import certyfikatu do systemu Windows. Z poziomu otwartego wiersza poleceń należy uruchomić konsolę zarządzania certyfikatami poprzez polecenie certlm.msc. Zostanie otwarte okno zarządzania certyfikatami. Z lewej strony ekranu wybieramy element certyfikaty. Następnie prawym przyciskiem myszy zaznaczamy katalog osobisty. Z wyświetlonego menu kontekstowego należy wybrać wszystkie zadania, a następnie importuj. Zostanie wyświetlone okno importu certyfikatu. Domyślnie powinna być zaznaczona opcja komputer lokalny. Jeśli nie ma dostępnej tej opcji, oznacza to, że użytkownik nie posiada uprawnień administratora i należy ponownie otworzyć konsolę jako administrator. W kolejnym oknie należy wskazać plik z certyfikatem. Filtrowanie przestawiamy na wszystkie pliki, następnie wybieramy certyfikat. Po przejściu dalej należy wprowadzić hasło do klucza certyfikatu oraz zaznaczyć opcję oznacz ten klucz jako eksportowalny. Po przejściu dalej w następnym oknie zostawiamy domyślnie ustawiony magazyn, a po ponownym wybraniu dalej zostanie wyświetlony komunikat o zakończeniu pracy kreatora oraz okno potwierdzające import. W przypadku, kiedy certyfikat importowany jest na stanowisku lokalnym, nie będącym serwerem, konieczne jest nadanie uprawnień do odczytu klucza dla użytkownika. W przeciwnym wypadku, po restarcie komputera, użytkownik nie będzie mógł odczytać klucza do certyfikatu. Aby nadać uprawnienia do klucza certyfikatu, należy zaznaczyć zaimportowany certyfikat, następnie prawym klawiszem myszy wybrać wszystkie zadania i opcję zarządzaj kluczami prywatnymi. Zostanie wyświetlone okno z listą użytkowników i aktualnie przydzielonymi uprawnieniami do klucza prywatnego certyfikatu. Należy dodać użytkownika, który korzysta z systemu i przydzielić mu uprawnienie odczyt. Po prawidłowej rejestracji zalecany jest restart systemu operacyjnego.